Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Obok mnie jest Angelika, która odgrywa postać... Nidalee z League of Legends. Moi drodzy, ja generalnie... Sami wiecie, że gram głównie w czołgi. Wiem, czym jest zjawisko cosplayu, ale go szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem. Jak ty rozumiesz cosplay i tak naprawdę czym on jest dla ciebie? Cosplay jest dla mnie zabawą i wyzwaniem. Można się oderwać od rzeczywistości, przebrać się za postać, którą gramy i kochamy, która jest naszym mainem. No jest jakieś wyzwanie, trzeba zrobić. Mówisz slangiem. Jest naszym mainem, czyli jest twoją ulubioną postacią. Jest postacią na przykład, którą uwielbiam grać, którą najlepiej gram i wcielenie się w nią jest wręcz przyjemnością. No i cosplay jest też wyzwaniem, bo trzeba zrobić strój dokładnie tak, jak jest w grze przeważnie. I no to jest wyzwanie, poza zaznajomienie się ze wszystkimi materiałami, zrobienie tego wszystkiego wymaga czasu. A w czym tkwi fenomen tego, że jak chodzicie, to każdy chce z wami zdjęcie? Czy to chodzi o to, że po prostu każdy lubi tę postać, czy chodzi o to, że ładna, prawie że półnaga dziewczyna chodzi ubrana w jakąś postać z gry? Szczerze mówiąc, to jest naprawdę pół na pół, ale jeżeli się gra jakimiś postaciami i jest takie 120 postaci w LoLu i widzi się jakąś na żywo, to zrobić sobie z nią zdjęcie to jest naprawdę fajna rzecz, bo sama sobie z innymi cosplayerami robię zdjęcia i no, także... A jak długo cosplayujesz, jeśli tak ktoś... Bardzo krótko, bo to jest mój zaledwie taki drugi cosplay, to będzie jakoś tak, no, prawie rok. A wcześniej byłaś? Wcześniej byłam Psycho z Borderlands. O, to gra trochę bliższa, bo chociaż wiem, tego gościa bardzo kojarzę. Nawet mam na swoim fanpage'u sam taką pozę niby zrobioną, ale nieważne. Słuchaj, a jak jeśli chodzi o sam IM 2015? Nie no, IM jest bardzo fajny. Wczoraj udało mi się złapać dużo teamów, mam mnóstwo podpisów. Zrobiłam sobie zdjęcie z mnóstwoma cosplayerami. Oglądałam mecze, które są naprawdę ciekawe i no, zobaczyć to wszystko na żywo to jest naprawdę coś niesamowitego. No dzisiaj udało mi się dopiero po południu wejść za drugim podejściem, bo no, było naprawdę ciężko. A rozumiem, że nie stałaś na zewnątrz w tym stroju. Nie, w tym stroju. Szkoda. Ale musiałam przebiec z spotka tutaj w tym stroju. A to musiał być ciekawy widok, z taką dzidą. No, ale było ciemno, także... 3, 2, 1. Także po prostu było mi zimno. Okej, dobrze, a jakie plany na przyszłość z cosplayem? Z cosplayem jakie mam projekty? Tak jest. Kora z Legendy Kory. Na pewno coś z The Wolf Among Us, Bloody Mary, w wersji już po przemianie. No i ten Erza z Fairy Tail'a i jeszcze jest tak mnóstwo tego, ale to idzie wraz z tym, jak skill rośnie, tego robienia tych cosplayów. Czyli powiem szczerze, tak jak słucham, jak opowiadasz o tych grach, to naprawdę czuję się strasznie, mimo że wydawało mi się, że jakby się orientuję w tym świecie growym, czuję się strasznie jakby wycofany, bo nie wiem, o kim mówisz tak naprawdę, więc domyślam się, ty musisz dużo po prostu grać. Tak, akurat bardzo uwielbiam grać. Czyli kolejna kobieta, bo miałem wcześniej wywiad z koleżanką, która, raczej bez cosplaya, ale również dużo gra, bardzo fajna dziewczyna. Kolejna dziewczyna gracza. No, ale kobiety grające to już w sumie nie jest w tych czasach nic nowego. Wiadomo, mężczyzn jest więcej, ale kobiet jest naprawdę dużo. No to tylko taką znaleźć. Bardzo dziękuję za rozmowę, jeszcze pokaż się w całości. Ale dobra, zaliczamy, minutę. To ja może zejdę z kadru. Od lewej, z kolei, przestawiamy się? Cześć, Dawid. Zawsze coś się dzieje. No i dobra, żeby nie było, że będziesz tylko na filmie ty ze swoim cosplayem, to w sumie tyle. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Na razie.